Witam Państwa w środę 16 listopada ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Nasza woda zdrowa, Piast kontra Krakowia i kolejne spotkanie z cyklu Książki Pamięci. Karolina Chlewicka, zapraszam na serwis. Woda, którą piją gliwiczanie, pochodzi z własnych triasowych ujęć wód głębinowych. To naturalna woda mineralna z podziemnego źródła izolowanego geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych i ma korzystny dla zdrowia skład chemiczny. Wszystkie studnie wyposażone zostały w nowoczesne instalacje do monitorowania parametrów pracy, zdalne sterowanie oraz zabezpieczenia przeciwłamaniowe. Jakość wody badana jest przez sanepid oraz akredytowane laboratorium wody przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji spółka z OO w Gliwicach. Podopieczni Radosława Latala wykorzystali dwutygodniową przerwę w rozgrywkach na ciężką pracę i odpowiednie przygotowanie się do następnego meczu. Drużyna udała się na krótkie zgrupowanie do Kamienia koło Rybnika. Czy przełoży się to na wyniki? Już w piątek mecz z Krakowią. Jaki jest pomysł w takim razie na Krakowie, żeby wygrać ten mecz? Tak, jak no, o co chodzi, wiemy, że Krakowie jest super drużyna. Tych punktów im taki nie ma i także no, koncentrowanie a to, co nas robi, walczyć o każdy metr. No przede wszystkim to zależy już od trenera, jak nas ustawi i my będziemy wykonywać jego polecenia. Chcielibyśmy, żeby to się skończyło naszym powodzeniem. Ja myślę, że zostało jeszcze 2 dni do meczu i zrobimy wszystko, żeby się dobrze przygotować do tego. Liczycie na to, czy jest, na ile oceniacie szanse na to, że faktycznie przed świętami już w tej ósemce będziecie? My patrzymy teraz na każdy następny mecz i później będziemy myśleć, czy ta ósemka jest blisko, czy jest ta ósemka. Na razie skupiamy się na meczu z Krakowią. Po Krakowie jest mecz z Płockiem, więc tak do tego podchodzimy. Chcemy się jak najlepiej zaprezentować. Na dzień dzisiejszy bardzo potrzebne są punkty. No zobaczymy, jeżeli to jeszcze dojdzie do tego fajny styl, no to będzie super. Pierwsza taka impreza pływacka na Śląsku, rozgrywana przy alternatywnym oświetleniu obiektu, odbędzie się już w sobotę na Gliwickim Olimpijczyku. Odpowiednio animowane światło i dźwięk w połączeniu z walką o medale wyzwolą niesamowite emocje sportowe. Zawody rozegrane zostaną dla dzieci i młodzieży w 4 kategoriach wiekowych z klubów z terenu całego kraju. Rywalizacja będzie odbywać się na długim basenie w wyścigach na 50 i 100 metrów w stylach dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym. Planowana liczba uczestników to 450. Dla najlepszych zawodników przygotowano medale, dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Gościem drugiego spotkania z cyklu Książki Pamięci w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich będzie autorka książek Magdalena Grzebałkowska. Za książkę 1945 – Wojna i pokój w 2016 roku była nominowana do literackiej nagrody Nike. Zdobyła też nagrodę czytelników. Odtwarza burzliwe losy ostatnich świadków zakończonej w 1945 roku II wojny światowej. 22 listopada spotkanie z autorką poprowadzi pomysłodawca cyklu Książki Pamięci Michał Nogaś, dziennikarz radiowy i prasowy. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.